Projekt pojazdu elektrycznego i budowy fabryki samochodów elektrycznych jest takim sztandarowym projektem, dlatego że ten przemysł jest jednym z najbardziej konkurencyjnych, najbardziej globalnych przemysłów na świecie. Znalezienie się w czołówce światowych państw, które mają własne podmioty produkujące pojazdy elektryczne, to nie tylko taki poziom aspiracji, dumy ze strony nas wszystkich, ale dobrze pojęta inwestycja w nowoczesność, w zaawansowanie technologiczne, w wysokopłatne miejsca pracy i bardzo dobra szansa dla Polski na nową niszę rozwojową. Dzisiejsze podpisanie memorandum to jest bardzo ważny krok na drodze Izery. To jest rzeczywiście początek nowej drogi, drogi do uruchomienia produkcji polskiej marki motoryzacyjnej. Moim wielkim pragnieniem jest to, żebyśmy za 4 lata pokazali samochód, który będzie samochodem dostępnym dla klienta i dzięki temu, żebyśmy wprowadzili elektromobilność pod strzechy. Śląsk to jest bardzo dobre miejsce w ogóle do prowadzenia biznesu motoryzacyjnego, dlatego że mamy tutaj rozbudowany ekosystem dostawców komponentów, ale Śląsk to jest także baza, zaplecze naukowo-techniczne. Wreszcie na Śląsku są też wykwalifikowani pracownicy. Dlaczego Jaworzno? Jaworzno ma kilka atutów specyficznych dla tego terenu. Po pierwsze, to jest duży teren, 118 hektarów. Po drugie, Jaworzno jest bardzo dobrze skomunikowane. Ja myślę, że to jest na Śląsku jedyna lokalizacja, która pozwala tak szybko uruchomić produkcję, bo wbicie łopaty zaplanowaliśmy na trzeci kwartał 2021 roku. Rozwój elektromobilności to jest województwo śląskie. Rozwój automotive to jest również województwo śląskie. I chcemy, aby ten projekt, jakim jest projekt Izery, dawał nam tą szansę i przewagę konkurencyjną. Polityka klimatyczna Europy będzie wymagała, żeby dotychczasowe branże, tradycyjne również dla naszego miasta, jak sektor górnictwa, energetyki, będą musiały za jakiś czas odchodzić. I tutaj mamy szansę być tymi, którzy z pewnym wyprzedzeniem zaoferują mieszkańcom nowe miejsca pracy i, co bardzo ważne, mamy szansę utrzymać to, co jest jakimś wyróżnikiem miasta, to jest dążenie do innowacyjności i ulokowania go również w tej branży elektromobilności, a ona jest dla nas bardzo, bardzo ważna i jest pewnym wyróżnikiem Jaworzna. To w Jaworznie wyruszyły na trasę pierwsze elektryczne autobusy, dzisiaj idziemy dalej.